Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Edyta Stojek. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący importu i eksportu danych LIDAR. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami – ISOK. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Progea Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzającego niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. Programy dedykowane do pracy z danymi LIDAR umożliwiają import i eksport danych LIDAR z i do szeregu formatów danych przestrzennych. Uniwersalnym formatem dla chmur punktów ALS jest format LAS. Większość programów dedykowanych przetwarzaniu chmur punktów ma możliwość wczytania danych w tym formacie lub przetworzenia ich na format zaprojektowany przez producenta. Dane LIDAR zapisane w pliku ASCII można otworzyć w dowolnym oprogramowaniu umożliwiającym otwieranie plików w formacie TXT. Plik zbudowany jest z kolumn zawierających wartości współrzędnych X, Y, Z oraz atrybuty chmury punktów ALS, które rozdzielone są separatorem tabulacją, np. intensywność, klasyfikacja, kolejność odbić, liczba wszystkich odbić, czas GPS, wartość R, G i B. Każda z kolumn posiada nazwę odpowiadającą konkretnemu atrybutowi umieszczoną w pierwszym wierszu wczytanego pliku. W celu konwersji czasu GPS na czas UTC można skorzystać z konwertera czasu GPS udostępnionego online. W ćwiczeniu wykorzystam program ArcMap firmy Esri oraz LP360 firmy QCoherent. Aby wyświetlić pasek LP360 do wczytywania chmur punktów, kliknę prawym klawiszem myszy na górze ekranu i wybieram LP360. Możliwe jest teraz wczytanie danych poprzez naciśnięcie czerwonego plusa Add LiDAR Data Layer, poprzez Add Files. Dodam plik LAS. Zaznaczam go i klikam otwórz. Pojawi się liczba punktów, wielkość pliku, wersja pliku. Zaznaczę jedynie do odczytu. Także pamiętam o zaznaczeniu piramid, aby chmura punktów była szybciej wyświetlana. Po kliknięciu OK pojawiło się na górze liczba wyświetlanych punktów. Jest to poprzez piramidy, które wyświetlają mniej punktów, aby ułatwić przybliżanie i oddalanie widoku, aby w programie pracować szybciej. Dodam do pliku jeszcze poprzez Add Data warstwę Shape, Export Zakres. W tej warstwie będziemy eksportować i importować dane. Przeniosę ten plik powyżej chmury punktów, aby był widoczny i zmienię kolorystykę przez kliknięcie na niebieski prostokąt, na hollow, czyli przezroczysty, bez wypełnienia, pogrubię linię do dwóch punktów i zmienię jej kolor na przykład na różowy. Po kliknięciu OK styl zostanie zapamiętany. Kolejna rzecz, która zostanie wykonana w ćwiczeniu, to eksport danych LIDAR do pliku ASCII. Eksport jest możliwy poprzez pasek LP360, narzędzie Export LIDAR Data. Wybieram to narzędzie i następnie wskazuję typ eksportowanych danych jako punkty. Format eksportu będzie to ASCII X, Y, Z i następnie wybieram parametry eksportu. Może to być na przykład intensywność, klasyfikacja, czas. Wybieram jeszcze separator jako tabulację i załączę nagłówek w wyświetlaniu. Pliku tekstowym. Naciskając dalej przejdę do następnego kroku. Ponieważ interesuje nas tylko zasięg danych pliku Shape,
Zaznaczam Cookie Cut by Polygons, aby wyciąć dane w zadanym poligonie. Wybieram nazwę pliku poprzez nagłówek Name. Przechodzę do następnego kroku. Pozostaje wskazać ścieżkę zapisu. Wybieram trzy kropki i jako ścieżkę zapisu wybiorę na dysku D. Szkolenia LIDAR, ćwiczenia. Wybiorę plik robocze. Po kliknięciu Finish plik zostanie wyeksportowany, a ja przejdę do folderu ćwiczeniowego i pokażę Państwu zapisany plik tekstowy. Otworzę ten plik. Plik zbudowany jest z kolumn zawierających wartości współrzędnych x, y, z, a także zaznaczone przeze mnie atrybuty, czyli intensywność, klasa oraz czas skanowania. Aby przeliczyć czas GPS na czas UTC, należy wykonać konwersję, na przykład za pomocą konwertera online. Jedyne co najpierw należy zrobić, to ze względu na odejmowanie wartości miliarda od czasu GPS, należy przeliczyć z powrotem tą wartość, czyli dodać miliard. W konwerterze GPS wpisuję już przeliczoną wartość. Miejsce GPS po naciśnięciu Convert Time pojawi się przeliczony czas. Wracam do programu. Zminimalizuję też plik. Eksport mogę nacisnąć po zakończeniu OK. I następnym zadaniem będzie import danych LIDAR w formacie ASCII. W tym celu skorzystam z paska LP360 po naciśnięciu pierwszej funkcji w zakładce Import, Import from ASCII. Mogę wykonać import danych ASCII. Format wyjściowy zostawiam zaznaczony las. Dodaję teraz plik przez Add. W folderze ćwiczeniowym znajduje się plik tekstowy. Otwieram ten plik. Doda się tutaj do listy. Następnie wybiorę również folder zapisu. Będzie to folder taki sam roboczy. OK. Na dole pojawiła się tabela, czyli podgląd zawartości danych w pliku tekstowym. Przechodzę do następnego kroku i następnie wskazuję separator jako tradycyjny, taki jak na przykład tabulatory i zacznę import nie od pierwszej, lecz od drugiej linii, ucinając nagłówek. Przechodzę do następnego kroku. Następnie zaznaczam separator pliku, czyli tabulację. Pojawią się pionowe kreski, które oddzielają poszczególne atrybuty. Przechodzę do następnego kroku i następnie mogę przypisać każdej kolumnie jej atrybut. Czyli kolumna pierwsza będzie to atrybut X, kolumna druga Y, trzecia kolumna Z. Dodam jeszcze kilka wartości atrybutów. Kolumna czwarta klasyfikacja, kolumna piąta return number. Wybiorę jeszcze wersję zapisu jako las 1.4 i po kliknięciu Finish zostanie wykonany automatyczny zapis do pliku las. Import został zakończony, mogę nacisnąć OK i mogę teraz wczytać nowe dane, czyli znów czerwony plus Add LiDAR Data Layer. Przechodzę do folderu przez Add Files, przechodzę do folderu robocze i wybieram nowy plik las. Otwieram plik, po kliknięciu OK zostanie on wyświetlony. W ćwiczeniu zapoznali się Państwo z możliwościami zapisu, czyli importu i eksportu do różnych formatów danych. W pierwszej części ćwiczenia wczytałam dane LIDAR w celu przeprowadzenia eksportu chmury punktów ALS zawierającej atrybuty takie jak intensywność, klasyfikacja, kolejność odbić, liczba wszystkich odbić, czas GPS oraz wartości RGB. Zapisałam wybrane atrybuty do formatu tekstowego. Następnie korzystając z wyeksportowanej chmury punktów i atrybutu czasu GPS, z
sprawdziłam czas UTC wykonanych pomiarów lotniczego skanowania laserowego. Finalnie chmurę punktów ALS zaimportowałam do formatu LAS wersja 1.4 z formatu ASCII, uwzględniając inne atrybuty dostępne w pliku ASCII. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gubik.gov.pl.